Wrocław nie otrzyma pieniędzy ze środków norweskich na odbudowę przepięknego niegdyś wzgórza partyzantów. Smutek jest tym większy, że zabrakło naprawdę niewiele. My zdobyliśmy tyle samo punktów, co 6 innych projektów, natomiast komitet selekcyjny wytypował 4 z nich do dofinansowania i 2 z nich, w tym Wrocław, niestety nie miały tyle szczęścia. Dopisało za to Kamieńcowi Ząbkowickiemu, Srebrnej Górze i miejscowości Goszcz na Dolnym Śląsku. Z puli projektów, które dostały więcej punktów niż Wrocław i dostały dofinansowanie jakby w pierwszej kolejności, Dolny Śląsk bardzo dużo zyskał. To jest twierdza w Srebrnej Górze, to jest pałac w Kamieńcu Ząbkowickim i pałac w Goszczu, więc ja bym określił, że dobry konkurs dla Dolnego Śląska, pechowy dla Wrocławia. Nie ma procedury odwoławczej, ale chcemy przywrócić temu miejscu dawny blask, mówi Arkadiusz Filipowski z biura prasowego wrocławskiego magistratu. Nie ma trybu odwoławczego, więc tak naprawdę będziemy patrzeć na Unię Europejską. Być może nowa perspektywa finansowa sprawi, że będą granty, po które jako miasto będziemy mogli sięgnąć. Mówimy przecież o wyjątkowej przestrzeni w centrum miasta, wzgórze Partyzantów. W tym pierwszym etapie, który chcielibyśmy zrewitalizować, mówimy o inwestycji w kolumnadę, o plac przed kolumnadą, fontannę, schody i budynek reduty, a także oświetlenie i zieleń, bo to przecież nieodłączny element wzgórza Partyzantów. Wydzierżawienie terenu od prywatnego właściciela nie było łatwe, ale się udało, tłumaczą urzędnicy. Chcielibyśmy, żeby to miejsce się zmieniło. Przypomnę, że przez wiele, wiele lat nie władało nim miasto. Dopiero od roku 2018, także po kilkuletniej batalii sądowej z firmą, która władała wzgórzem, odzyskaliśmy wzgórze Partyzantów dla Wrocławia. I od tego czasu planujemy inwestycje w tym miejscu. Planowaliśmy pozyskać środki z funduszy norweskich. Niestety nie udało się, ale będziemy szukać kolejnych ścieżek. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było jednym z wyjątkowych miejsc na pewno na spacery, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów miasta. Warto jednak pamiętać o wszystkich miejscach krzepiących kulturę we Wrocławiu. To jest ciekawe, tak? Z jednej strony miasto chce rewitalizować zabytkowy budynek i nadawać mu funkcję kulturalną w centrum, a z drugiej strony w tym samym czasie mamy inny zabytkowy budynek z już istniejącą kulturą w środku i miasto go zamyka, tak? Mówimy o BWA i Pałacu Hatzfeldów, który również jest zrujnowanym zabytkiem i który ma zostać sprzedany, a funkcja kulturalna przeniesiona, no na razie jest planowane do prywatnego biurowca. Więc ja tu widzę pewien jakby dysonans, że z jednej strony mamy rewitalizować budynek historyczny i wkładać tam funkcję kulturalną, a z drugiej strony mamy już taki sam budynek w centrum, ale to będziemy zamykać. I nie umiem tego ze sobą do końca pogodzić. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że wzgórze Partyzantów mogłoby być piękną reklamą Wrocławia, a jest nią wyłącznie w dość starych wspomnieniach. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.